Siemano kolano, drama z Noobem trwa cały czas i dzisiaj chciałbym zobaczyć filmiki, w których hejtuje mnie oraz Paliona. Jeszcze wtedy hejtował Paliona, a teraz już się z Palionem koleguje, więc sami widzicie, jaki Noobek jest. Spójrzcie, mamy tutaj filmik koniec sojuszu z Wojanem i Palionem. Jak widzicie, już sojusz z Palionem jest. No i co, klikamy i go oglądamy. Zobaczymy, co tam ciekawego Noobek ma do powiedzenia. Okej, więc mamy pierwszy odcinek, oglądamy go. 3, 2, 1. Noobek prezentuje nowa drama. Co to jest? Jeszcze raz. Unsub, daj im już. No naprawdę, Noobek zachęca do dawania nam unsubów, a sam przecież ma ostatnio unsuby, bo on miał chyba coś ponad 156 tysięcy subskrypcji, teraz ma już 149, więc tyle subów mu odeszło, że to jest masakra. I teraz chce, żeby ludzie unsubowali nas, bo sam dostaje unsuby. No totalnie mu odbiło od subskrypcji. Oglądamy. Co to ma być za mną? Co to ma być za diamenty? Ja pamiętam, ja ten diament tutaj ogromny wybudowałem dla Noobka, żeby skończyć tą dramę, żeby skończyć ten beef jakby, i jego to tak zdenerwowało, że po prostu, no faktycznie dałem mu diamenty zamiast dirta, ale nie musiał się aż tak bardzo wkurzać. Pojan, jeżeli to słyszysz, to jesteś zniszczony, zniszczę cię, chłopie. I ja, widzowie, nie lubię już Pojana, Pojan Games i Paliot Games. Nie lubię ich i oficjalnie nie lubię. Co to jest? Nie lubię ich i oficjalnie nie lubię. No, kwintesencja Noobka. Słuchajcie, ten tak samo... O nie, czy on będzie kopał drewnianym kilofem te diaksy? To nie, zobaczymy to. Muszę to wykopać. Widzowie, oni mi robią na złość. Jak można stawiać takie... Nie niszcz tego, proszę cię, nie niszcz tego. Diamanty. Diamanty. W domku kogoś. Nie, to nielegalne tego. Jest. Nie, zrobił to. Noobek, trzymaj na zgodę kolego. Widzicie, i tutaj była informacja, Noobek, trzymaj na zgodę kolego. Dlaczego dałem mu diamenty? Ano, dałem mu diamenty, bo ostatnio zaczął, widzieliśmy go wcześniej na odcinku, że chodził w złotej zbrojce. Wiesz, tak mu odwaliło od fejmu i tak dalej, że zaczął chodzić w złotej zbrojce, więc pomyślałem, ej, może on już nie lubi aż tak bardzo dirta, może polubi też diaksy. No i dlatego diamenty. Okej. Okay. Co dalej mi jakąś skrzynkę, ale dali mi to w diamentach. Nie lubię diamentów. Czyli wiemy, że nie lubi. Co? Zobaczcie, ile diamentów mu dałem. Pojan, ty debilu i Palion Games. No i na od razu. Jeden deal tylko. Debilu. Nie. Nazywa. To jest, widzowie, za dużo. Za dużo, Noobek, to ty przesadzasz już, Noobek. Nie, to jest ewidentny koniec naszej przyjaźni. Ja nie wiem, się pakuję i wychodzę z Pojanowic. Albo dobra. Mnie oboję, bo ja nie wiem. Jak można tak albo zrobić? Nie, bo ja nie wiem. Z tym tutaj obejście. Nie, widzowie, zostawcie mi łapkę w górę. Jeżeli jesteście team Noobek, to też zostawcie łapkę w górę. Okej, okay, dobra, sprawdzamy, ile Noobek ma łapek w górę. Zobaczymy, kto jest w teamie Noobka. Co jest grane? Noobek ma na tym aż 24 tysiące łapek w górę. Że co? Że jak? 24 tysiące? Aż tyle osób jest w teamie Noobka? Ty, no chyba nie wygramy tej dramy. Nadal mam ikonę, że subskrybuję go. A będę go subskrybował. I co? Będę patrzył, jakie on robi dziwne rzeczy. Żebym wyłapywał takie filmy jak ten i na nie reagował. Ja wam daję przynajmniej dilta. Epic, masz dilta. Dzięki za dilta, naprawdę. Serio, proszę, dilt dla ciebie, tak? Dałeś suba, łapkę w ogóle ten, dam. A, czyli Noobek przykupił widzów diltem. Nie, ładnie. Mogę jeszcze wykopać, jak myślicie, że to mało, to jest nie mało, bo Noobek może jeszcze pokopać. Tylko nie wykopuj na Wojnowicach. Dobra, serio, nie lubię ich, bo będę mieć chyba z nimi dlamy ogólnie. Patrz, ja myślałem, że oni są serio git, a nie są git. Okazało się, że już mamy dramę, witamy w dramie. Nie lubię, o, deal, nice. Lubię deal, tak, akurat. Dobra, mam pomysł chyba, czekaj. Co on zrobi z tymi diamentami? Nie mów, że on je zniszczy. Zbierujemy się tutaj. Mój prezent chcę zniszczy. Zobaczyć. Mój prezent. Noobek, że w ogóle to trzymam w moim eku. Nie lubię diamentów. No już mówiłeś to 50 razy, Noobek, że nie lubisz diamentów. A, tam było tamto. Co on gada? Czego on szuka? Ja mogę iść to. Obstawiajcie, widzę, czego on szuka. Wrzucę to i pamiętaj, Pojan i Palion Games. Szuka. Nie odzywajcie się do mnie. Ludzie, nie wiecie, co oni są tak naprawdę. Oni są niedobrzy. Mam z nimi dlamy, oczywiście, oficjalnie teraz. Ludzie, jesteśmy niedobrzy, bo Noobek tak powiedział. Okej, okej. I mają zakaz wstępu w moje lejony i nie. Ja po prostu... Nie, śmiesznie się to oglądało z perspektywy czasu, jak teraz przecież Noobek ma soja z Palionem i ma z nim soja tylko po to, żeby miał jakiegoś silnego gościa w swoim teamie. No bo wiecie, że Noobek nie miałby szans na wojnie z całymi Wojanowicami. No hello, a z Palionem ma szansę, dlatego go wziął do teamu, żeby nas rozwalić. No beka, na pewno go zmanipulował. Po prostu nie chcę się z nimi widzieć, okej? Okej.
tu jest chyba. O, mamy coś. Co tam mamy? A, on szukał, tam, żeby zniszczyć. Kipele chciałem, żeby kipele wybuchły. Nie ma kipelów, nie wiem czemu. O, bo może nie ma nocy, nie ma kipelów. Szkoda gadać na nuba. Lawa nawa. Co ty robisz? Co ty robisz? Nie lubię Pojana już za to, co robi i tak się zachowuje, widzowie, ja lubię nagrywać na YouTube'a, cierpcie mi lajka. O, lol, ja co on powiedział? Jeszcze raz, czekaj, co on powiedział? Nie lubię, nie dać mi lajka, jeszcze raz. Widzowie, ja lubię nagrywać na YouTube'a, cierpcie mi lajka. Jeszcze raz, dajcie lajka, jeszcze raz, a podgłośnie już nie da się głośnić. Za to, co robi i tak się zachowuje, widzowie, ja lubię nagrywać na YouTube'a, cierpcie mi lajka. Nie, dobra, nie mogę znowu, naprawdę. O, lol, jak ma odpały. Nie wiem, dobra. Czekaj. No, o! Tak jest! No, oni mnie wyrzucać. Nie ma nic, oni mnie tylko chcą przekupić, widzowie. A ja ty przekupiłeś Pariona! Że jesteście najlepszymi widzami, nie lubimy Pojana, zniszczę ten posąg. O, spróbuj go. Idę, nie wiem, czy zniszczyć. A? Ale mam trochę. Uważaj. Dobra, mam tego. Zapalniczkę mam. Co on zrobi z tą zapalniczką? Ale nie wiem, bo wtedy by mi mogli zrobić midlamę. A ja po prostu chcę powiedzieć, że nie lubię ich i tyle. To taka drama, ale nie lubię ich po prostu. A bo dobra, czyli... podpalę też. Podpalę trochę. Czyli drama, ale nie lubię ich i tyle, ale podpalę. Bo... no to... Dobra, nie, bo jak nie serio na policję z głosą. Na policję z głosą. Nie, nie będę psuł, ale nie lubię ich i serio nie. Dobra, rozumiemy, że nie lubisz. Z Pojanem ani z to... Ile to jeszcze trwa? Z Panionem. Już końcówka na szczęście. No to i jest co? Serio, to nie są żarty. Ja bym chciał powiedzieć, że naprawdę, to jest naprawdę, to się dzieje naprawdę i nie żartuję. Ja nie mogę, ja nie potrafię już słuchać nuba i to jest naprawdę, i to jest naprawdę i nie żartuję. Dzięki wielkie za oglądanie. I co? Odcinka. Wkurzony jestem, bo nie lubię ich, naprawdę. Serio, nie znacie ich na serio, jakie są. Są niedobrzy, patrz, i głupi. I koniec. Dobra, elo, nie chcę zgadzać. Dobra, koniec tego filmu, widzowie. Sami widzieliście, że nubek przesadza. Spójrzcie, tutaj mamy drugi nubek. Ciemna strona Wojana i Papiona. Chciałbym dowiedzieć się, jaka jest nasza ciemna strona. Zobaczyć, co nubek ma do powiedzenia. I jeszcze tutaj widzicie, nadal jest Wojana i Papiona. Jeszcze tego nawet nie zmienił, słuchajcie. Więc nadal tutaj jest informacja, że Paliona też nie lubi. No ciekaw jestem, czy nubek wrzuci coś nowego, coś w stylu, że mam sojusz z Palionem. Zobaczymy, ale tak czy siak puszczamy ten odcinek, ponieważ to jest drugi odcinek z tej całej dramy. Cała prawda o Wojan. Co to jest? To nie są... Wojgórek? Pariówka. To nie są żarty już. To nie są. To nie są naprawdę żarty. Ja mam tego dość. Nubek już mówi dość. Widzowie, ja nie chcę. Nie, zobaczcie jedno. Słuchajcie, patrzcie, z tyłu ma jakąś ścianę i ta ściana jest zrobiona z wełny i ta wełna jest przy lawie i kawał tej ściany mu się spalił. Co za głupek. Nie mogę z nuba, naprawdę. Tego dość. Nubek już mówi dość. Widzowie, ja nie chcę już znać Pojana i Paniona. Mam i do nich naprawdę zły stosunek teraz mam z nimi. O. Tak, nie lubię ich w ogóle. Aha. Przygotowałem dzisiaj całą listę, na którą lubi, no. Pojan i Palion naprawdę nie będą znali odpowiedzi, jak odpowiedzieć ze zarzutów. Bo ja teraz powiem wam całą prawdę. Dobra, słuchamy całej prawdy, nubka, i ja to wszystko będę odpowiadał na to. Uwaga, pierwsza rzecz. Jeden, Wojan jest niemiły. Ogólnie to jest 6 powodów, co nie? Takich, dlaczego tak robię? Czemu jest dlatego, niemiły? Dlatego nie lubię Pojana. Czemu? Wojan jest niemiły. Zawsze jak gadamy, to niby spoko, ale... jest, wydaje mi się, że niemiły. Ogólnie, co nie? Wydaje mu się, że jestem niemiły. Po czym tak sądzisz? Bo tak, wam się tak wydaje, ale nie, nie. Jest serio niemiły. No ty nubiec, banie, za co jestem niemiły. Nie powiedział nawet, za co jestem niemiły. On sobie to wymyślił, gamon jeden. Dobra, oglądamy, co tam dalej. Dobra. Jeden, pierwszy argument wyssany z palca jakiś. Nie. Nie. Wojan lubi sobie ze mnie... żalty. Serio, Wojan lubi sobie zróbcia żalty. Co to za... jakiś tam ma... nie wiem, zepsuty mikrofon i dziwne odgłosy są. Żalty. On czasami wiesz. Co jest? Ja myślę, że nubek głupi, ale na przykład jak mówi, że o, nubek, dobrze. Ja wiem, że to są te... chyba... kurczak. No dokończ, co mówisz, a nie, że kurczak idzie, błagam cię. Jak już dajesz zarzuty od ramy, no to dawaj potężne zarzuty. Siema.
Siema. Siema. Widzicie, Nubek to jest zabójca. Zabił kurczaka, który nic nikomu nie robił. Szedł sobie, a Nubek zmiecza go. Ciach! I nie ma kurczaka. Biedny kurczak, a mógł jeszcze tyle przeżyć w swoim życiu. Nubek taki właśnie jest, widzicie? Taki właśnie jest Nubek. Krzywdzi małe zwierzątka, nie, bezbronne. No, ja ogólnie nie jestem taki głupi, jak się wydaje. Serio. Aha, no, no dobra, dobra. Nubek nie jest taki głupi, jak się wydaje. Ja... No. 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 Ja też mam uczucia. No właśnie. Ja też mam uczucia i nie jestem taki głup... KULCEM! Nie, też mam uczucia, nie jestem taki głup... Nie mogę, do właśnie. Ja też mam uczucia i nie jestem taki głup... KULCEM! Nie mogę, nie mogę... Dobra, jednak... O, może... zaraz wodę! No, ze przypadkiem. No, też mam uczucia, nie lubię, jak mi tak mówią na mnie i w ogóle żartują się czasami. Okej, okay, dobra, czasami sobie z siebie żartujemy, Nubek to debil, tak? Ale to wszystko jest faktycznie na żarty, że Nubek to debil, ha. No, to jest na żarty, a on już nie robi żartów, on już robi prawdziwe masakry. On też może z nas przecież żarty robić. Bojan się nie myje. Śmierć. Międzi. Tak, serio, to akurat serio. Czy widzieliście kiedyś, żeby Bojan się mył? Nie, nie, nie i nie. Bojan się nigdy słuchajcie... nie. No dobra, słuchajcie, nie myję się i śmierdzę, to opinia Nubka, świetnie, świetnie, naprawdę potężne argumenty na damę. Serio, śmierdzi, no odcinka i znowu ten śmierdzi. Dziwny odgłos jest. No, ale to jest nic, chcecie zobaczyć co jest za piąty powód, jaki no, jest, bo to dawaj, kurczaty. Dawaj. Chcę zabić cię? Patrz to, czekaj, zjem to. Zjedz o, tego kurczaka, którego z chwilą skrzywdziłeś. Patrz to, Bojan wali bońki na Sylwezę. Serio, jak nagrywam z Bojanem, to wali bońki czasami. Widzowie, to nie jest normalne, no, no. Serio, no, no. Bojan, nie lubię cię i to się tyczy też Paniona, nie? Żeby nie było, on też. Nie, no to największa, naprawdę najmocniejszy argument, jaki kiedykolwiek słyszałem. Potężna drama, bardzo, bardzo potężna. Też wali bońki, serio. Panion też wali bońki, nie mogę krzyczeć, bo to tak krzyczem. Nie mogę. Spytamy się teraz, Nubka, czy uważa, że Panion wali bońki. I zobaczymy, co odpowie, jak szybko zmienia Nubek zdania. Zobaczymy. No serio, nie śmiejcie się, widzowie, ja wiem, że się śmiejesz. To jest straszne, on na cały głos przybierze mikrofon, tak, tak, tak jest, na pewno. Bierze mikrofon i wali bąki. Serio. Ty jesteś jakim bąkiem. Jeszcze jedna ostatnia prawda. Bojan kłamie, że zrobił bloki Nubka, czyli mnie. Właśnie, nie wiem co zrobił, chyba mnie ukłamał, nie ma bloków na Bojan Sobka. On mówi, że nie ma bloków Nubka. Słuchajcie, a to co to jest? Wiem, że jest wycięty Nubek, ale to dlatego, bo jest green screen, ale słuchajcie, to jest brelok Nubka i wiecie co? Przez tą całą dramę, którą Nubek zrobił, to ja myślę, że je usunę ze sprzedaży. Pisaliście mi na początku, żebym ich nie usuwał, ale ostatnio coraz więcej osób pisze, żebym je usunął ze sprzedaży, bo Nubek przesadza. I chyba tak właśnie zrobimy. Usuniemy te breloki ze sprzedaży. Nie wiem, może za jeden dzień albo za dwa dni, kto wie. Zastanawiam się właśnie, kiedy je usuniemy. Teraz? Może za około kilkanaście godzin, kilkadziesiąt, nie wiem jeszcze kiedy, ale usuniemy je. Usuniemy breloki Nubka, koniec, drama. Kapel, nie wiem, ja nie wchodziłem, bo nie chcę, ale okłamał mnie na pewno. Tak, na pewno okłamał. No i ogólnie to koniec. Ludzie muszą poznać prawdę, właśnie. Więc jeżeli lubicie bardziej Nubcia, to zostawcie Nubcia lajka w górę, a jeżeli nie, jeżeli tak test, to dajcie suba Bojanowi, serio, mogę. Dajcie suba Bojanowi i Panionowi nie, i Nubciowi dajcie suba, dobra, dzięki, serio, mam nadzieję, że teraz serio jest drama, nie? Dobra, widzowie, teraz myślę, że wszyscy wiedzą, że Nubek totalnie odbija mu szajba. I w dodatku teraz jestem ciekaw, co powie na te wszystkie wyzwiska w stronę Paliona. Przecież on go wyzywał, a teraz trzyma jego stronę i ma z nim sojusz. O co chodzi? O co chodzi? Ano chodzi o to, żeby Nubek był wspierany przez Paliona, który jest wiadomo silniejszy od Nubka. Więc musimy to wszystko powiedzieć Palionowi, żeby Palion się o wszystkim dowiedział. No chyba, że będzie za późno i Palion już na 100% uwierzy Nubkowi i to będzie koniec. To będzie wojna! I wojnowice będą podzielone. Subskrybujcie kanał, kibicujcie nam i do zobaczenia w kolejnym odcinku Eluwa. Pu!